dobry, witamy raz jeszcze bardzo serdecznie. Kto z Państwa ma książkę? No i mężczyźni, Pani Anno. Wygląda na to, że mężczyźni coraz częściej, coraz chętniej, nie tylko że gotują, to jeszcze kupują książki kulinarne. No to bardzo miły zwyczaj jest. No, w wielu rodzinach w ogóle mężczyźni nie wpuszczają kobiet do kuchni. Znam takie rodziny. Rozumiem, że u Pani tego problemu nie było, że zarówno Krzesimir Witamski, jak i Radzimierz nie mieli z tym żadnego problemu i wręcz korzystali z tych dobrodziejstw, że Pani w kuchni... Po prostu ja ich nie wpuściłam. Rozumiem. Czyli tutaj są pewne zasady już z góry określone. Brawa, oczywiście. Pani Anno, doskonała piosenkarka, świetnie znana. Absolutnie kariera muzyczna, którą można pięknie rozpisać na kolejne kartki. A tutaj dwa lata temu tak naprawdę pojawił się blog kulinarny, choć ta pasja do gotowania to chyba zdarzyła się dużo, dużo wcześniej. Kiedy? Tak, właśnie niedawno porządkowałam swoje rzeczy, no często porządkuję, nie żebym się chwaliła, że jestem taka porządna, ale właśnie i znalazłam taki notes z 80 roku, no to musiała być bardzo młodą osobką wtedy, już nie liczmy, ale byłam naprawdę, to było dawno. No w każdym razie tam w tym notesie były różne moje zapiski i to była takie moje Google, sobie tam różne takie notatki robiłam, bo ja chciałam coś zapamiętać, różnych pisarzy, kompozytorów, malarzy. No i właśnie jedną z tych, szkoda, że tego nie przywiozłam Państwu pokazać, bo jest właśnie taka kartka, a tam są rodzaje mięsa i jak z czego się składa krowa, jakie ma rodzaje mięsa. Także takie rzeczy mi się zdarzały już wtedy. Także to jest taka właściwie rzeczywiście od dzieciństwa pasja, ponieważ pierwszą potrawę ugotowałam bardzo młodym wieku, chyba 10 lat miałam. Czy Pani podzieli się z nami, zdradzi nam ten złoty środek, dzięki któremu do tej książki, zarówno tak jak już powiedziała Ola, panie zaglądają, ale również panowie. Ja jestem przykładem, że tę książkę pochłonąłem od początku do końca. Oczywiście jeden przepis spróbowałem. Który? Makaron z sosem pomidorowym. No proszę, a to jest bardzo trudne danie. Ale proszę nie śmiać, ponieważ ja miałem swój przepis i chciałem go skonfrontować z przepisem, który jest w tej książce. I co? Mój to jest taki partner, jeżeli chodzi o umiejętności kulinarne, o wiedzę, a tutaj dzięki tej książce wywindowałem się na wyżyny kulinarnych smaków. Po jednej potrawie jak na razie. Ale właśnie, pytam o ten złoty środek, że zaglądają zarówno panie, jak i panowie i znajdują tam wiele ciekawych informacji. Bo jeżeli Państwo jeszcze nie wiecie, a podejrzewam, że na razie jeszcze tej książki nie mieliście okazji przeglądać, to tak 1/3 tej książki to są różnego rodzaju ciekawe informacje. Jak na przykład przechowywać różne produkty, ale co dla mnie też było ważne, słuchajcie, przez 30 parę lat ja kroiłem na jednej desce cebulę, a potem inne rzeczy i zawsze mówiłem, czemu ten posmak tej cebuli, skoro ja ją umyłem, wyszorowałem. Czy się tego dowiedziałem? Że trzeba mieć oddzielną deskę w domu do cebuli. Wracam do tego złotego środka. Właśnie. No starałam się, żeby książka była interesująca, bo jest tak dużo teraz książek kucharskich i tych lifestyle'owych na rynku. W Warszawie są dwie księgarnie kulinarne, gdzie jest po prostu z całego świata wspaniałe wydawnictwa, więc cóż ja mogłam zaoferować? Chciałam, żeby ta książka była wyjątkowa, no, poprzez moją osobę i moje doświadczenie. Potrawy, które tutaj wybrałam, są takie szczególne, że one są łatwe do wykonania, ale jest też parę takich perełek, które nie są wcale takie łatwe, no i pokazują, że jednak do gotowania trzeba mieć troszkę talentu też. No na przykład właśnie mężczyźni, o których mówicie, mogliby się też na przykład czegoś dowiedzieć, nauczyć ode mnie. No bo oczywiście te wiadomości w pierwszej części, takie technologiczno, jak ja to nazywam, technologiczno-beletrystyczne, bo tam też opowiadam różne historie, no to też jest ogromna wiedza, która daje skrót, bo w żadnym przepisie się nie mówi o takich ogólnych przepisach, prawda? Wszystko się gotuje według tych specyficznych rzeczy, tak jak w prawie właśnie, czy w medycynie są zasady, które znamy i się do nich stosujemy i nie musimy o tym mówić. Tak samo w gotowaniu. To Pani jest herszta, jeżeli chodzi o kuchnię? Kuchnia czyli musi być rządzę, tak? Dokładnie. Czy rządzę? To jest też taka cecha, która z wiekiem się jakoś tak zmniejsza.
Jak to zmniejsza? No zmniejsza się po prostu, coraz bardziej jestem tolerancyjna. Rozumiem, ale kuchnia musi być dietetyczna. Pisze pani to już na pierwszych stronach tej książki. Tak, tak, bo jest bardzo ciężko teraz żyć moim zdaniem nam na ziemi, gdzie jest taki nadmiar żywności wyprodukowanej dla zysku, bo przecież to wszystko musi się opłacać, prawda? Nikt nie myśli o nas, czy jakiej jakości jest ta żywność, tylko najważniejsze, żeby się opłacało ją wyprodukować, żeby zarobić. No i w takim środowisku jest bardzo trudno wybrać jedzenie, które nas będzie odżywiać i dodawać nam sił w życiu, a nawet nie tylko sił do pracy, ale w ogóle, żeby życie miało, żeby było szczęśliwe, żebyśmy czuli radość, żebyśmy nie zapadali na depresję. To wszystko niestety ma związek z odżywianiem się. Pani też tutaj wspomina o swojej rodzinie, między innymi o mamie i babci, które nauczyły panią szacunku do chleba, ale podejrzewam, że też...